Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Jeleniogórskie, miasto Jelenia Góra i telewizja Dami zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Wielka akcja charytatywna Talerz Miłosierdzia Pomagamy ze Smakiem odbędzie się 9 września na boisku przy ulicy Okrzei 10, teren Domu Siedmiu Marzeń. W programie wielkie gotowanie zupy według przepisu Natalii Lubrano wraz z darmową degustacją, konferencja prasowa, koncert zespołu Mafi Furach oraz koncert Natalii Lubrano. Imprezę poprowadzi Jacek Grądowy. Projekt dofinansowany przez miasto Jelenia Góra. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogubienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód oraz ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Kiri 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Interwencja na Karola Miarki. Wysiada się i nie ma przejścia dla pieszych. Inwestycje na Polanie Jakuszyckiej. Powstanie na poziomie europejskim, na poziomie światowym ośrodek sportu. Zmiany terminów opłat. Na trzeci i czwarty kwartał tego roku i stąd jest ta zmiana. Paweł Guszała, zaczynamy serwis informacyjny. Mieszkańcy skarżą się na brak przejścia dla pieszych przy przystanku na ulicy Karola Miarki w Wielnej Górze. Dla osób starszych problemem jest po opuszczeniu autobusu dojście do najbliższych pasów. Najtrudniej jest zimą. Wysiada się i nie ma przejścia dla pieszych. Przejście dla pieszych jest około 100 metrów dalej, ale nie ma chodnika. Latem to nie stanowi jeszcze problemu, bo można iść i czekać momentu, kiedy nic nie jedzie i wtedy przejść. Natomiast zimą tam są zwały śniegu i to już to następne niebezpieczeństwo. Z interwencją w tej sprawie zgłosiliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Z obecnego rozeznania, które w tej chwili tutaj przeprowadziłem, wynika, że jest to ciężkie do zorganizowania wyznaczenie tego przejścia dla pieszych, ponieważ nie dysponujemy tam terenem, przystanek zlokalizowany jest na terenie kolei i tam nie możemy jakby ingerować. Chodnik nie ma kontynuacji, więc tych pieszych, żeby przeprowadzić i wyznaczyć stosowne przejście, no to wiąże się to po prostu z przebudową jakby całego układu komunikacyjnego, który pozwoliłby na to, żeby te przejście bezpiecznie wykonać. To byłby również zbyt duży koszt. Jak szacuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów, potrzebowałby około 100 tysięcy złotych, aby przebudować ulicę, stworzyć chodnik i zrobić oświetlenie na przejściu. Pytanie tylko, czy bezpieczeństwo mieszkańców nie jest najważniejsze? Dzisiaj w Szklarskiej Porębie odbyła się konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy odnośnie rozbudowy Polany Jakuszyckiej. Harmonogram realizacji inwestycji na Polanie Jakuszyckiej został podany dziś podczas briefingu w Szklarskiej Porębie. Tym samym inwestycja w tym miejscu stała się faktem. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wystartować i również w tym okresie programowania tę inwestycję zakończyć. Myślę, że takim optymalnym terminem będzie 2019, więc powstanie na poziomie
europejskim, na poziomie światowym ośrodek sportu, który będzie otwarty nie tylko dla uprawiających wyczyn, ale również dla celów rekreacyjnych. Bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że obojętnie, czy ten hotel będzie 125-piętrowy, czy dwupiętrowy, to jest drugorzędna sprawa, bo najważniejsza rzecz, absolutnie najważniejsza, to trasa zimowa i trasa rolkowa w lecie, bo po to się będzie tam przyjeżdżało. Więcej szczegółów z konferencji dotyczących inwestycji podamy Państwu w jutrzejszym serwisie informacyjnym. Wracamy do tematu wczorajszej sesji Rady Miejskiej, na której rajcy obradowali także nad punktem odnoszącym się do terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na początku tego roku zaczęła funkcjonować nowa uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Temat ten powrócił do miejskiej debaty na ostatniej sesji. Wprowadzamy regulacje, które nam zwróciła Regionalna Izba Obrachunkowa, że w trakcie, kiedy była przyjmowana uchwała dotycząca terminu opłat, nie zostały te terminy też ustalone na miesiące, na trzeci i czwarty kwartał tego roku i stąd jest ta zmiana. Mieszkańcy będą mogli wybrać, kiedy dokonają opłaty za wywóz nieczystości. Możliwość dokonania późniejszej wpłaty jest pewnym udogodnieniem, jednak w końcowym rozrachunku nic się nie zmienia. I tak prędzej czy później trzeba będzie za to zapłacić. W tym miesiącu zostanie więcej, ale w przyszłym miesiącu będziemy musieli tą kwotę zapłacić. Po prostu nie płacimy tak jak teraz w danym miesiącu, tylko w miesiącu następnym po miesiącu obowiązującej wpłaty. Przypominamy, że już w najbliższy piątek odbędzie się wielka akcja charytatywna Talerz Miłosierdzia – Pomagamy ze smakiem. Organizatorami tego wydarzenia są Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, Koło w Jeleniej Górze, Miasto Jelenia Góra oraz Telewizja Dami. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie. Tego dnia zaplanowano wiele atrakcji. W programie m.in. wielkie gotowanie zupy według przepisu Natalii Lubrano, połączone z darmową degustacją. Konferencja prasowa, koncert zespołu Mavi Furach oraz koncert Natalii Lubrano. Imprezę poprowadzi aktor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, Jacek Grądowy. Pomagamy śpiewająco gotowanie ze smakiem, Talerz Miłosierdzia, motto jeleniogórskiego spotkania z Natalią Lubrano i jej przepisem na zupę, jest kontynuacją akcji ogólnopolskiej, która jest od stycznia 2016 roku elementem jubileuszowego przygotowania do 35-lecia towarzystwa, jak również 100-lecia śmierci naszego patrona, świętego brata Alberta. Impreza ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Jeleniej Góry i okolic na potrzeby osób poszkodowanych przez los. Pomaganie jest darem serca, szczególnie w roku miłosierdzia, który ogłoszony został przez papieża Franciszka. Chcemy przekonać, że warto pomagać, szczególnie tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Jest ogromna rzesza ludzi, nie tylko bezdomnych, którymi w większości się Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta zajmuje, ale po prostu rodzin, biednych, starszych. Ci wszyscy wymagają naszej pomocy. Pomóżmy, jeżeli możemy. Wielka akcja charytatywna Talerz Miłosierdzia – Pomagamy ze smakiem odbędzie się 9 września na boisku przy ulicy Okrzej 10, teren domu Siedmiu Marzeń. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez miasto Jelenia Góra oraz samorząd województwa dolnośląskiego. Gorąco zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zapraszam Państwa jeszcze na prognozę pogody oraz konkurs telewizji Dami. Do zobaczenia.
Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze zaprasza na 17. Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie Bartnictwo w Sudetach Zachodnich, które odbędą się w dniach 17-18 września 2016 roku w Jeleniej Górze Cieplicach oraz do odwiedzenia oficjalnego sklepu z bogatą ofertą produktów i sprzętu pszczelarskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 25. Prowadzić lato do naszych domów. Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą Tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy. Limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu, jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta. Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza nabór na stanowiska. Operator koparki kategoria pierwsza, operator ładowarki kategoria druga. Wymagania: doświadczenie zawodowe, praca w charakterze operatora koparki i ładowarki, umiejętności organizacyjne, samodzielność. Oferujemy pracę w nowoczesnej, międzynarodowej firmie, możliwość rozwoju zawodowego, wynagrodzenie adekwatne do pozycji i wkładu pracy. Oferty pracy wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres mailowy, przesłać pocztą na adres siedziby firmy lub faksem do dnia 17 czerwca bieżącego roku.